Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj poruszę ważny temat, który wywołuje spore emocje wśród warszawiaków i nie tylko. Mowa o odbudowie Pałacu Saskiego, który został zniszczony przez Niemców podczas II wojny światowej. Po upadku Powstania Warszawskiego, z ruin pałacu po wojnie został jedynie grób nieznanego żołnierza. Parę lat temu podjęto decyzję o odbudowie Pałacu Saskiego. Dziś już widać wykopane fundamenty dawnych ruin pałacu, które można dostrzec z terenu placu marszałka Józefa Piłsudskiego. Źródłem do materiału jest artykuł na stronie focus.pl pod tytułem Odbudowa Pałacu Saskiego w Warszawie. Ciekawe znalezisko odkryto w fundamentach autorstwa pana Jakuba Zygmunta oraz artykuł na stronie warszawa-nasze-miasto.pl pod tytułem Odbudowa Pałacu Saskiego. Zobacz, jak wyglądał kiedyś i jak ma wyglądać w przyszłości. Autorstwa pana Mateusza Zbroja. Na początek przybliżę Państwu historię Pałacu Saskiego. Pałac Saski wybudowano pod koniec XVII wieku. W 1713 roku kupił go August II Mocny z saskiej dynastii Wettynów. Wtedy pałac został pierwszy raz rozbudowany. W 1763 roku, po śmierci Augusta III, gmach przestał być rezydencją królewską, ale pozostał w rękach elektorów saskich. Aż do 1816 roku, następnie pałac zajmował rząd Królestwa Polskiego. W XIX wieku obiekt był kilka razy sprzedawany, a od 1864 do 1915 roku zajmowała go armia Imperium Rosyjskiego. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, w Pałacu Saskim siedzibę swoją miał Sztab Generalny Wojska Polskiego. W roku 1923 przed budynkiem stanął pomnik księcia Józefa Poniatowskiego, a w 1925 odsłonięto grób nieznanego żołnierza. W 1944 roku Pałac Saski został wyburzony przez wycofujące się oddziały niemieckie. 11 listopada 2018 roku podczas obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę prezydent Andrzej Duda podpisał deklarację o restytucji Pałacu Saskiego. W lipcu 2021 roku prezydent RP przekazał projekt ustawy o odbudowie Pałacu Saskiego do Sejmu. 18 sierpnia 2022 roku na placu Piłsudskiego w Warszawie ruszyła odbudowa Pałacu Saskiego. Prace rozpoczęły się od ogrodzenia placu Piłsudskiego, od strony zachodniej, 680-metrowym ogrodzeniem. Ciekawych odkryć dokonali archeolodzy, badający pozostałości piwnic Pałacu Saskiego. Dotychczasowe eksploracje przyniosły kilka zaskakujących odkryć. Między innymi natrafiono na pozostałości po studniach i latrynach, w których znaleziono bardzo ciekawe i drogocenne przedmioty. Jak dotąd spod gruzów wydobyto prawie 46 tysięcy przedmiotów, w tym monety, różne ozdoby, medaliki oraz zdobione naczynia. Przekazuje PAP. Cytowana przez PAP Maria Wardzyńska, koordynator do spraw naukowych w spółce Pałac Saski, zajmującą się odbudową kompleksu, przyznała, że dla archeologów najciekawszymi miejscami do badań odkopanych piwnic są latryny i studnie. Chociaż brzmi to nieco kuriozalnie, ale te miejsca są najlepsze do pozyskania największej ilości różnych artefaktów i pamiątek przeszłości. Do nich ludzie wrzucali niemal wszystko, bo studnie traktowali jak śmietniki. Pałac Saski jest jednym z symboli przedwojennej Warszawy oraz II Rzeczpospolitej Polskiej. To przed nim odbywały się najważniejsze uroczystości i wydarzenia, które gromadziły tłumy, szczególnie zaś uroczystości związane z obchodami rocznic odzyskania przez Polskę niepodległości. W odbudowanym Pałacu Saskim mają znaleźć się instytucje kultury. Nie wiadomo jednak, o jakie instytucje chodzi. Nieoficjalnie mówi się o Muzeum Zniszczenia Warszawy, ale też o Muzeum Lecha Kaczyńskiego. W Pałacu Bruchla ma powstać nowa siedziba Senatu, a w budynkach przy Królewskiej – wojewody. Przewiduje się, że łączny koszt odbudowy Pałacu Saskiego i sąsiadujących z nim budynków wyniesie prawie 2,5 miliarda złotych. Oddanie do użytku gmachów Pałacu Bruchla, Pałacu Saskiego i kamienic zaplanowane jest na 2030 rok.
Myślę, że odbudowa Pałacu Saskiego jest bardzo dobrą decyzją. Przed wojną stanowił on symbol Warszawy. Dziś może stać się symbolem tego, że polski naród nigdy nie zniknie i polskość zawsze była, jest i będzie. Należy pamiętać o swojej historii, ale też starać się ją zrozumieć, by nie popełnić tych samych błędów, co nasi przodkowie. Warto patrzeć na ręce politykom, by nie zapomnieli o tym, że mają działać w naszym interesie, czyli Polaków, a nie w interesie swoim czy kogoś innego. I z tą myślą Państwa zostawię. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał i wynagrodzicie go łapką w górę oraz subskrypcją kanału. Pozdrawiam i do usłyszenia.